Cześć, witajcie w moim ogrodzie, a dzisiaj z przyjemnością zapraszam Was na mega wyczekiwany kalendarz adwentowy z Glam Shop. Ja codziennie dodaję odcinki o 19 i jutro właśnie o tej godzinie pojawi się drugi kalendarz właśnie z Glam Shopu. Wrzucam Wam do nich linki w opisie, tam też zostawiam namiary na ten piękny żakiecik w super cenie. A jeśli macie ochotę zobaczyć mój ogród i dom, do którego właśnie się przeprowadziłam, to zostawiam Wam linka w opisie do tego filmu i wiecie, że przed chwilą w tej rzece przepłynęły kaczuszki, mega słodko. No dobra, kochani, rozpoczynamy otwieranie. Kalendarz kosztuje 549 zł, więc średnio za jedno okienko wychodzi 22 zł, 87 groszy, ale uwaga, bardzo często jest tak, że jest po kilka produktów w jednym pudełku. I tutaj od razu tak się zaczyna. Uwaga, mamy tutaj dwa słoiczki. Mamy tutaj zestaw dwóch produktów z Glam for Skin i znajduje się tutaj peeling do ust oraz maseczka, więc fajny taki komplecik. Numer dwa i na stronie jest informacja, że zawartość to wartość 1279 zł. Ja te kalendarze dostałam w prezencie od sklepu i zobaczcie, dwa produkty ponownie. Oczywiście jak zawsze przetestuję wszystkie produkty. Wow, przepiękny błyszczący cień i zdradzę Wam sekret mojego makijażu. Ja używam tylko cieni z Glam Shopu. Jeżeli coś widzicie na moim oku, to są właśnie błyski z kalendarza adwentowego i zobaczcie w ogóle, jaki jest hit. Jeśli chodzi o nazwę, to jest to sweterek. No wiecie, że ja zawsze o sweterkach gadam na początku odcinka. I zobaczmy, jaki kolor jest dalej. Tutaj coś takiego bardziej zwykłego. Nazwa to latte. I taki nudziak jak najbardziej do każdego makijażu do wykorzystania. Okienko numer 3. Co macie ulubionego z Glam Shopu? Czekam na polecenia w komentarzach. A tutaj na pewno coś innego niż cień. Uwaga! Jest to eyeliner. Zobaczmy, jak wygląda. Taki złoty. Jaki złoty? Właśnie z drobinkami metalicznymi. Typowo świąteczny kolor. Pasuje do kalendarza. Co myślicie? Czy ten produkt byłby przez Was używany? I czwórka tutaj na samym końcu. Muszę od razu powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ciężka. W środku. Ulala! Ponownie produkty dwa. Są one w odcieniu klasyczny róż. Tak się prezentuje odcień szminki, ale fajne wytłoczenia gwiazdkowe, ładnie to wygląda. A jeśli chodzi o słoicz na skórze, bardzo fajnie się rozprowadza. Jest taka, jak widzicie, błyszcząca w wykończeniu. I do tego konturówka, fajnie, że jest automatyczna, wykręcana. Jak zwykle za dużo tego wykręcam, ale może się nie złamie. Jest troszeczkę różnica w odcieniu, zdecydowanie. Myślałam, że to będzie właśnie taki sam odcień, ale to jest coś innego, wiśniowa, ale uważam, że też ładnie to się łączy. Pięć, w ogóle bardzo fajnie patrzeć na to, jak ta marka się rozwija. Ja pamiętam Hanię jako gwardię starego YouTube'a. Ona przecież bardzo dawno temu zaczęła nagrywać i tutaj takie sukcesy, tylko pogratulować. Na pewno bardzo inspirująca osoba i kolejny cień. Spójrzmy, jaki to będzie kolor. Wow! O kurczę, sprawdźmy na skórze. Rozcieramy takie fioletowe i na niebiesko połyskujące drobinki. Fajnie odbija światło, jak też widzicie. A nazywa się burgundowy błękit. I zobaczcie, szósteczka mikołajkowa. Ten kalendarz jest idealnie przemyślany, tak jak najbardziej lubię. Czyli szóstka mikołajki, duże. Dwunastka, połowa kalendarza, też bardzo fajnie, duża. I 24. Tutaj powiem Wam już na 100%, będzie bardzo dużo rzeczy. Ulala, ale aż tylu. I tu jeszcze coś dalej. Tego się nie spodziewałam. Co roku jak otwieram ten kalendarz adwentowy, kopara mi opada i się zastanawiam, czy może bardziej. I zawsze poprzeczka jest postawiona wysoko. Ale fajny produkt. Mamy, słuchajcie, tutaj bronzer, róż i rozświetlacz. Możemy sobie to razem też zmiksować. Pokładam wobec tego produktu duże nadzieje. Ogólnie szukam teraz jakiegoś fajnego rozświetlacza. Ten róż jest bardzo mało widoczny. A mam go tutaj na palcu. Może źle nacisnęłam? Patrzcie. Tak ledwo, ale z drugiej strony dobrze, bo sobie krzywdy nie zrobisz. Bronzer. Taki raczej ciepły odcień. Tak wygląda na skórze te trio, ale jakoś wow na mnie nie zrobiło. Jeśli chodzi o nazwę tego produktu, to trio do konturowania 30 gramów. Następny produkt jest to światło, czyli korektor rozświetlający. No, tak myślałam, że będzie miał taki aplikator.
Czekamy, aż wyjdzie produkt. Dobra, coś idzie, albo po prostu z opóźnieniem wyszedł ten produkt. No zobaczcie, bardzo mocna pigmentacja. Ja właśnie myślałam, że jak będzie rozświetlający, to w ogóle nie będzie kryjący. No zobaczymy, raczej wiecie, no do okolic pod okiem. Patrzę, czy tutaj jest jakiś kolor, ale chyba nie. Chyba mają tylko po prostu jeden odcień. Może on właśnie będzie na takiej zasadzie, że się wtapia w kolor skóry. Idziemy dalej, tuż do rzęs. Proszę bardzo, jak wygląda jego szczoteczka? Taka klasyczna, bym powiedziała, nie silikonowa, ja w sumie chyba takie wolę. I dalej mamy bazę do rzęs. Więc słyszałam, że to ogólnie dużo ludzi tak maluje. Na początku baza, potem od razu tusz i że daje to fajne rezultaty. Siódemka, ja mam wrażenie, że już w połowie kalendarza adwentowego jestem, bo tyle produktów, ale to bardzo dobrze. A tutaj kolorystyka, podoba mi się, ombre. Widzę przez opakowanie jakieś lekkie połyski. Nude Glam jest to nazwa tego produktu. Wydaje mi się, że po prostu będzie to pigment. Chcę zrobić z Wami otwieranie na żywo. Wow, ale blask. Zobaczcie, jak się otwiera ten kalendarz. To się nie da nie być całym w drobinach. Czas na test. Nie no. Nie no, po prostu płynę ze szczęścia. Jak to się świeci. Uwielbiam. Miejsce pierwsze uwielbiam. 8, no właśnie. I ja z Glam Shopu też bardzo lubię Lepik, czyli baza właśnie pod cienie i do pigmentów. I tutaj ponownie dwa produkty. Pierwszy produkt jest to cień do powiek w takim beżowym typowo kolorze. Jak napigmentowany. Ja właśnie muszę się przyzwyczaić, żeby tak bardzo nie nakładać ich dużo, no bo jednak jestem przyzwyczajona, że trzeba te paluchy powkładać mocno w takich normalnych markach. Drugi to pewnie będzie jakiś błyszczący, bo tak zazwyczaj było. I tak jest. Bardzo fajny odcień. O ja! Jak to wygląda? Super, jak taka folia po prostu. Nazwa to agawa. Numer 9, chyba przyznam się, jakim jestem totalnym nieogarem. Wiecie, że ja ten kalendarz adwentowy miałam już wczoraj, ale kurier przerzucił mi po prostu przez furtkę. Położył na podwórku, a ja z furtki nie korzystam, tylko garażem wjeżdżam do domu. No i co? No i nie widziałam tej paczki. Zobaczcie, jakie ładne w ogóle opakowanie tutaj tego produktu. I mamy tutaj... ale świeci się to. Ale co to jest? To jest chyba płynny cień do powiek, bo wątpię, żeby to był błyszczyk. W takim wykończeniu z chęcią bym znalazła produkt, ale wiecie, w takim jakimś bardziej nudziakowym i bym nakładała na całą powiekę totalnie. I jest to Luxe Blask, a nazwa Bogaty Błysk. 10, ale już tak chcę szybko otworzyć te dwa okienka, żeby przejść do 12 i dowiedzieć się, co tam jest. A tutaj po opakowaniu przypomina mi to eyeliner i dokładnie też tak jest. A jaki kolor? Mamy tym razem coś w barwie fioletowej. No, ładne te metaliczne odcienie. I ten fiolet byłabym skłonna nałożyć, bo myślę, że podkreślałby to kolor mojej tęczówki. Nazwa to festiwalowy. Ja kocham festiwale, ale 11. Na festiwalach, na które ja jeżdżę, gdzie mieszka się na polu namiotowym, to ciężko robić takie make-upy codziennie. Więc wtedy najbardziej lubię te kryształowe ozdoby. I tutaj mamy słodki mat i... Dobra, nie będę czytać. Rozpoczynamy od pierwszego cienia. Fajnie, że były znowu dwa. Tutaj mamy taki różowy odcień. Także taki w klimacie filmu Barbie, bym powiedziała. Ale fajnie, można by go nawet wykorzystać, słuchajcie, jako róż do policzków. I następny cień jest w kolorze białym. Także białego cienia w sumie chyba ja za bardzo... nie używam, a Wy wykorzystalibyście w makijażu. Nazywa się Karaira. I moja wyczekiwana 12, a tak a propos tych kryształkowych ozdób, które moim zdaniem naprawdę robią super robotę, to widziałam w Rossmanie. Są teraz takie typowo halloweenowe. I tutaj mamy kosmetyczkę, ale coś na pewno w niej jest. I kto kupował albo oglądał otwieranie kalendarzy adwentowych z Glam Shopu, ten wie, że to jest u nich taki standard, że w środku znajdziemy zestaw pędzli. Zacznę od tego przede wszystkim, że bardzo fajne mają skówki te pędzle. Podoba mi się to. I jeżeli chodzi o kształty, to mamy tutaj coś takiego do rozświetlacza. To by było fajne. Tu coś myślę, że do konturowania, do podkładu.
No, bardzo dużo tych pędzli. Zobaczcie, rewelacja. I w ogóle glam shop to się rozpoczął od pędzli, ja pamiętam. I bardzo lubię pędzle z glam shopu. Szczerze mówiąc, przydałby mi się teraz jakiś do pudru właśnie pędzelek. Muszę popatrzeć, czy ma, co tam ciekawego mają. Nie wiem, czy mają. Na pewno coś mają dobrego. Także no, będą Państwo zadowoleni, jak kupią ten kalendarz adwentowy, dostając fajny komplet pędzli. To na pewno. Kosmetyczka w kolorze złotym. Oczywiście tutaj wszystko fajnie nawiązuje do kolorystyki kalendarza adwentowego. Tutaj po wielkości oraz lekkości wiedziałam, że będzie gąbeczka. Ja ogólnie jestem wielką fanką gąbek z Glam Shopu i zobaczcie, ona w ogóle nie jest zmoczona, a jest taka miękka. Jest różnica zdecydowanie między innymi. No i 14. Tutaj pewnie jakieś cienie, co myślicie? I chyba nie jeden. Dokładnie tak, dwie sztuki. Zaczynamy. Ale fajnie się błyszczy, ale jest to właśnie taki srebrny odcień, więc tak typowo zimowo-śniegowo. Coś tutaj słabo się go nabiera, może więcej potrzeba. No, tak to jest czasami. Cień nazywa się mroźny. I następny produkt jest w takim ciemniejszym odcieniu, wręcz brązowo-grafitowym. Dobra, nałożyłam tutaj na te drobiny, więc no niestety może tutaj będzie lepiej widoczny. I nazywa się węgielek 15. Chyba muszę coś przyspieszyć otwieranie tego kalendarza, bo strasznie długi odcinek wyjdzie. Róż perłowy, płynny. No to sprawdzamy. Jak widać, drobinki są niezłe. Taki efekt rozświetlający. Oczywiście jak zwykle za dużo produktu nakładam. Nazwa tego produktu to Piękności i 16, jak widzicie, tutaj też ma nieco inny kształt i zdecydowanie jest to ciężkie opakowanie. No i tak myślałam, że na pewno będą tutaj więcej niż dwie sztuki. Pierwszy kosmetyk. Znajduje się tutaj regenerujące serum pod oczy, pojemność 15 ml, a jeżeli chodzi o składniki, mamy tutaj silną dawkę nawilżenia, odżywienia dzięki zawartości ekstraktu z opuncji. Dodatkowo zawiera ekstrakt z róży damasceńskiej, znany z właściwości łagodzących, rozświetlających rozality. To unikalny składnik zawierający wszystkie pachnące cząsteczki świeżych płatków róży damasceńskiej. Także słuchajcie, taki oto produkt pojemności pełnowymiarowej. A kolejny kosmetyk jest to olejek z błyskiem. Te olejki do ust teraz są naprawdę na topie. I zobaczmy, jak on będzie wyglądał po nałożeniu na skórę. I widać zdecydowanie te świecące drobiny. 17, czyżby powrót do cieni, do powiek. I w ogóle tamten produkt pięknie pachniał miętowo. Jedna sztuka. Sprawdźmy, jak on wygląda. Mamy tutaj niebieski z drobinami. Zdecydowanie jest to kalendarz dla odważnych, którzy lubią poszarleć z makijażem oka. Nazywa się Polarny. 18. Czeka na nas coś nowego i ciężkiego. Jakiś kartonik. A w środku masażer do okolic twarzy i oczu. I słuchajcie, jest to taki materiał zimny, który już teraz dotykając na pewno będzie fajny na opuchliznę, ale włożąc sobie to do lodówki będzie spoko. To jest drugie okienko, gdzie nie było kosmetyku. Numer 19. I ponownie dwa produkty. Pierwszy z nich już widzę, że będzie świecący dokładnie. Jest to taki trochę srebrny odcień. No na pewno nie trochę. Bardzo. Jego nazwa to srebrzysty. A drugi dzień cień pewnie bardziej spokojny. I dokładnie jest to taki typowy brązik, ale bardzo kremowa, fajna konsystencja, jak i napigmentowanie. Nazwa to orzechowy. I numer 20. Jak już, słuchajcie, zmienia się numer na 2, to zazwyczaj te okienka stają się większe, ciekawsze. I taki też będzie 21. A tutaj ponownie mamy dwa cienie. Pierwszy z nich jest ponownie brązowy, taki wręcz czekoladowo-kakaowy odcień. A jego nazwa, o, to właśnie jest kakao, jak widzicie. I następny jest to błysk. O, i bardzo mi się podoba. Fajny, z takimi różowymi drobinami czerwonymi. Piękny. Też bym go nałożyła na całą powiekę. Zaraz zobaczymy, jak się nazywa. O, słuchajcie, było coś do picia. No i teraz kolejne pićku, kompocik. Numer 21, co byście wybrali? Ciepłego do picia, gorące kakao czy jakiś kompot? Ja mam ochotę na coś owocowego. No i co to będzie?
rzeczy dwie, a nawet trzy, dobrze, że tak spojrzałam, bo tu się zatrzymało nam coś w tym pudełeczku. I znajdują się, słuchajcie, tutaj syntetyczne kępki rzęs. Jak widzicie, są one różne. 10, 11, 13 z Glam Shopu. Następny kosmetyk, opakowanie białe i jest to klej do rzęs, także fajnie, coś do kompletu. A trzeci kosmetyk to dwufazowy płyn do demakijażu, ale nie widziałam jeszcze różowego, zawsze były zazwyczaj niebieskie. 22, szkoda, że tamte okienko nie było jako jedno z pierwszych, ponieważ bym sobie używała teraz do zmywania tych słoczy. I tutaj znajduje się naprawdę ogromny kosmetyk i jest to peeling do ciała. Pojemność 120 gramów. Jest to peeling cukrowy i pachnie tak słodko-kremowo. 23, dwa ostatnie okienka. Jak się cieszę, że zaraz otworzę 24. Ciekawe, co tam będzie. Tutaj bez zaskoczenia dwa cienie. Pierwszy cień matowy. Kolejny taki zwyklaczek. Fajnie będzie na załamanie powieki go położyć. Nawet powiem Wam, do konturowania by się nadał. Jego nazwa to Anysz. I czekamy na drobinki. Tak też jest. Taki trochę jakby miedziany odcień. Fajny. Też mi się bardzo podoba. Jego nazwa jest to Rdza. 24. Trochę się spodziewam, co tu może być między innymi, ale na pewno nie będzie to jedna rzecz. No, konkretnie. Zaczynamy. W pudełeczku. Patrzcie, znajduje się coś z kabelkiem. No to teraz już totalnie zgłupiałam. Dalej nie wiem, co to jest. Macie jakieś przypuszczenia? Nic mi to nie mówi. Uwaga. Okej, jest to lusterko. I zapewne tutaj będą światełka. Następna rzecz jest to paletka do cieni. Zawsze była brokatowa, uwielbiałam jej. Teraz jest taka zwykła, trochę szkoda. I tak przedstawiają się wszystkie produkty z tego kalendarza, ledwo co się zmieściło to na stoliku. I tak wyglądają wszystkie cienie, które się tutaj znalazły. Jeżeli chodzi o ilość gadżetów, to były tylko trzy, ale dodatkowo w innych okienkach było dużo produktów, więc jak widzicie, naprawdę jest wypakowany na maksa. Ciekawa jestem Waszej opinii, dajcie znać w komentarzu i zapraszam Was jutro na 19 na kalendarz adwentowy z cieniami do powiek. Dzięki, pa, pa!